Trwa dobra passa drużyny rezerw Lechii Gdańsk. W sobotę biało-zieloni rozegrali czwarty mecz na własnym boisku i po raz czwarty wygrali. Tym razem pokonali 1-0 KS Chwaszczyno. Jedynego gola strzelili w 11 minucie, gdy po składnej akcji całej drużyny piłkę do siatki skierował 17-letni Oskar Paprzycki. Schematy trenujemy, ćwiczymy cały czas regularnie. No i to w końcu wyszło. Goście też mieli w tym spotkaniu swoje okazje. W 25 minucie piłka odbiła się od poprzeczki po uderzeniu Łukasza Kowalskiego, a dobitkę w efektowny sposób zatrzymał Mateusz Bąk. Bramkarz Lechii jeszcze bardziej błysnął tuż przed przerwą. Sędzia przyznał piłkarzom z Chwaszczyna rzut karny. Jedenastkę wykonywał Arkadiusz Byczkowski, ale Bąk wyczuł intencję strzelca, popisując się skuteczną obroną. Po przerwie wynik nie uległ już zmianie mimo kilku okazji z obu stron. Najlepszą dla Lechii miał Michał Żebrak, przegrywając pojedynek sam na sam z bramkarzem. Z kolei przyjezdni mogli wyrównać w doliczonym czasie gry. Lecz skuteczności zabrakło Rolandowi Kazubowskiemu oraz Byczkowskiemu. Zawsze cieszy zero z tyłu. Ostatnio tych bramek w rezerwach nie tracimy, chyba 3 z rzędu na zero. Karny to zawsze jakaś wewnętrzna satysfakcja. Najważniejsze, że zespół wygrał. Mateusz pokazał wielką klasę i dziękuję mu właśnie za to, że pomaga nam wygrywać mecze. Sobotnie zwycięstwo jest tym cenniejsze, że tym razem druga drużyna miała niewielkie wsparcie ze strony zawodników z pierwszej drużyny. Biało-zieloni wystawili w wyjściowej 11 aż 9 nastolatków. Przygotowujemy się na takie mecze. Często podczas treningu rozmawiam z zawodnikami, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mieli mniejsze wsparcie z pierwszej drużyny i wtedy będziemy musieli sobie poradzić. Ta praca chyba idzie w dobrym kierunku, czego oczywiście dowodem są wyniki. Rezultaty rezerw narzekać nie można. Po sobotnim zwycięstwie Lechia 2 Gdańsk została wiceliderem tabeli trzeciej ligi pomorsko-zachodniopomorskiej. Lechia 2 Gdańsk pokonała klub sportowy Chwaszczyno 1-0. Bramkę zdobył Oskar Paprzycki.